Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym live z serii Tokenizacja Wszystkiego. Dzisiaj moim gościem jest pan Tomasz Kopacz, czyli prezes zarządu Meetfaces, spółka akcyjna. Jeszcze zanim przejdziemy do naszej rozmowy, dajcie znać w komentarzach, czy nas dobrze widać i czy nas dobrze słychać. Oczywiście zachęcamy do udostępniania tego live'a, dlatego pamiętajcie, że udostępniając te live'y dzielicie się wiedzą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tokenizacji projektu Meetfaces, jakieś pytania do mnie czy do pana Tomasza Kopacza, to gorąco zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Tak jak już wspomniałem, moim gościem jest dzisiaj pan Tomasz Kopacz, czyli prezes zarządu Meetfaces, spółka akcyjna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dla tych wszystkich naszych widzów, którzy jeszcze pana Tomasza nie znają, poproszę pana Tomasza o to, żeby się nam tutaj przedstawił w paru słowach i opowiedział troszeczkę o tym, czym się w życiu zajmował. Trudno, żebym przedstawił całe swoje życie. Karierę zawodową zacząłem dokładnie w Krakowie w październiku 1996 roku, więc już chwilę temu. Do tego momentu miałem przyjemność pracować w bankach, firmach ubezpieczeniowych. Byłem zarządzającym sieci sprzedaży przez 9 lat w jednej z zagranicznych firm ubezpieczeniowych. Prowadzę sam kilka firm, prowadziłem kilka firm jako zarządzający. Zajmuję się również transakcjami sprzedaży firm i jestem doradcą dla kilku dużych podmiotów w Polsce. Czyli tak jak widzicie, pan Tomasz z niejednego pieca jadł już chleb. Dzisiaj tematem głównym naszej rozmowy jest debiut tokenów MFT na platformie Mozaiko. MFT to jest oczywiście skrót od Meetfaces Trading, natomiast cały ekosystem Meetfaces jest większy niż samo Meetfaces Trading. I czy mógłby pan w paru słowach opowiedzieć o tych innych gałęziach waszej działalności? Tak, tak. Cała firma Meetfaces Trading składa się z trzech fundamentów. Pierwszy pomysł na spółkę to była aplikacja Meetfaces, która służy do elektronicznego wymiany kontaktów. Promocja tego narzędzia rozpoczęła się w 2017 roku. W 2018 braliśmy udział jako sponsor w programie Dom Marzeń w telewizji TVN. Drugi fundament to jest platforma do obsługi konferencji oraz targów. Oraz trzeci teraz fundament, który rozpoczęliśmy tworzyć w 2018 roku, to jest platforma handlowa, międzynarodowa platforma handlowa skierowana głównie do małych i średnich firm, platforma wyłącznie B2B. Okej. Okay. Aga pisze, że dźwięk i obraz jest ok, więc skoro mamy pewność, że wszyscy nas dobrze słyszą i dobrze widzą, możemy przejść do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a nim jest, jak już wspomniałem, Meetfaces Trading. Więc proszę o wyjaśnienie, czym jest Meetfaces Trading i na czym będzie polegała działalność tej platformy? Zamysł powstania platformy zrodził się w 2018 roku i celem jest to wprowadzenie firm z 96 krajów na platformę. Dzięki temu Meetfaces Trading będzie agentem numer jeden łączących twoją firmę z kupującymi, z kontrahentami, z nowymi dostawcami. Można powiedzieć, że będzie jakby wszystko na jednej platformie. Cel jest, tak jak powiedziałem, żeby z 96 krajów zaprosić na platformę minimum 5 tysięcy firm. Jak to pomnożymy, okazuje się, że jest to bardzo duża liczba i tutaj się muszę z tym zgodzić, ale z drugiej strony na świecie według różnych danych mamy około 120 milionów firm, czyli tak naprawdę chcemy zagospodarować 0,5% rynku, więc tu się pan ze mną zgodzi, że to nie jest dużo. Sam model będzie składał się jakby z dwóch elementów. Po pierwsze, będziemy pozyskiwali firmy poprzez standardowe narzędzia, które dzisiaj mamy w sieci, przez LinkedIna, Facebooka, Twittera, poprzez wstawianie reklam. Mamy do tego jakby trzy firmy, które się w Polsce tym zajmą. Natomiast ja to nazywam w sposób naturalny, jeżeli ktoś się czuje na siłach i ma kontakt. Dam przykład. Mamy osobę, która mówi, znam kilkaset firm w Gruzji, mam dostęp do bazy firm, jestem w kilkunastu klubach biznesu. Jeżeli taka osoba zgłosi się, to być może podejdziemy współpracę, zostanie takim country managerem na Gruzji. To jest przykład, ja nazywam to taki naturalny sposób, dlatego że
no, mamy czasy covidowe i większość rzeczy musi odbywać się przez internet. No tutaj padła bardzo ważna informacja, czyli z Meetfaces Trading można też poprowadzić swoją karierę w ciekawym kierunku, więc zachęcamy do kontaktu z panem Tomaszem, gdyby ktoś z was był zainteresowany. Wspomniał pan o tym, w jaki sposób będziecie pozyskiwali użytkowników platformy, ale czego ci użytkownicy mogą się spodziewać, kiedy dołączą do platformy, jakie korzyści na nich tam czekają? Myślę, że głównym celem każdej firmy jest to, żeby się rozwijać i tutaj platforma umożliwi to firmom poprzez możliwość zwiększenia sprzedaży, możliwość pozyskania wejścia na nowe rynki. Proszę sobie wyobrazić, że już wszystko działa i na platformie jest 500 tysięcy firm. Taki jest cel z 96 krajów, więc jest ogromna szansa, że pana firmę ktoś znajdzie, że pan znajdzie dostawcę, kontrahenta. Na platformie również jest cały segment przeznaczony firmom na sprzedaż. I ten segment będzie podzielony na dwa elementy. Firmy, które właściciel chce sprzedać, albo drugi segment będzie dotyczył szukamy inwestora. Czyli na przykład ktoś szuka inwestora, żeby otworzył mu oddział w Singapurze. Ktoś szuka z polskiego podwórka, po prostu dodatkowego partnera biznesowego, gdzie wspólnie razem poprowadzą firmy. Według różnych szacunków dzisiaj w Polsce, tylko w Polsce, jest około 30 tysięcy firm na sprzedaż. Ja nie mówię o sprzedaży typu hotelu jako biznes, tylko po prostu zakładów produkcyjnych, zakładów usługowych. W Polsce mamy 3 200 000 firm, z tego 642 tysiące to są spółki powiązane z kodeksem spółek handlowych, pozostałe to są CIDG, czyli działalności gospodarcze. Więc tych firm jest bardzo dużo. Jak popatrzymy na przykład na Anglię czy Włochy, to też w tych krajach jest po kilka milionów firm. My chcemy zagospodarować ułamek z tego, czyli po 5 tysięcy firm z każdego kraju. I żeby to było wszystko umieszczone jakby na jednej platformie, firmy będą mogły przeprowadzać transakcje ze sobą. No i co chyba bardzo ważne, to nie będzie obowiązkowe, to będzie opcja. Firmy będą mogły robić deale ze sobą, płacąc tokenami Meetfaces Trading. No wiadomo, co wtedy z ceną tokena może się stać. Tak, do tego jeszcze przejdziemy. Ja przypomnę, że zachęcamy do udostępnienia tego live'a i dzielenia się razem z nami wiedzą i oczywiście zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach, ponieważ dzisiaj jest doskonała okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie Meetfaces Trading. Można powiedzieć, że Meetfaces Trading to jest platforma e-commerce i tutaj pojawia się temat, którego chyba w ostatnim czasie nie da się uniknąć, czyli pandemia. Jak pandemia wpłynęła na branżę e-commerce? No, rynek e-commerce od dawien dawna rozwijał się, natomiast tak jak dynamicznie rozwija się teraz w okresie pandemii, bo nikt z nas nie wie, czy ona się skończyła, czy jeszcze nie, więc wiele firm musiało się przekonać, że można zrobić biznes, niekoniecznie spotykając się ze sobą. No i to jakby jest taka niepisana zasługa tego, że mamy czy mieliśmy COVID-a. Trzeba również pamiętać, że mamy czasy przedcovidowe i czasy pocovidowe. Każdy z nas pamięta przed COVID-em, jak w Polsce czy za granicą braliśmy udział w różnych rodzajach targach. Na targach było od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy osób. Dzisiaj można powiedzieć, że ta branża no, albo się odrodzi, ale na pewno kuleje. Ale firmy przyjeżdżały na takie targi, często wydawając bardzo duże pieniądze. Sam zresztą wyjeżdżałem na takie targi, więc wiem, ile to kosztuje. Po to, żeby chociaż znaleźć jednego nowego klienta, jednego nowego odbiorcę, jednego nowego dostawcę. I dlatego na te targi wyjeżdżaliśmy. Platforma trochę chce to jakby zastąpić, tak, że możemy zrobić deal, niekoniecznie lecąc do Chin. Czyli jak widzicie, platforma Meetfaces Trading pozwoli pozyskać klienta bez wychodzenia z domu, można tak powiedzieć. Lub z firmy. Lub z firmy, lub z biura, oczywiście. Tutaj kolejne pytanie odnośnie branży e-commerce, tak pańskim okiem eksperta, w jakim kierunku ona dalej się będzie zmieniała i czy dalej możemy oczekiwać takiego dynamicznego rozwoju? Tak, 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 takie jest moje zdanie, takie są prognozy również ekspertów. Tutaj podawane są różne kwoty, jeżeli chodzi o obrót branży e-commerce, mówi się o kwocie 20-25 milionów dolarów w 2027 roku, ale można powiedzieć jednym zdaniem, one way ticket, już od tego nie ma odwrotu.
Tutaj pani Alicja Wieczorek zadała bardzo ciekawe pytanie, mianowicie jakie biznesy mogą wejść na platformę MFT? Każdy biznes. Każdy, słowem każdy. Dobrze. Platforma przygotowana jest bardzo intuicyjnie. Dzisiaj wpisujemy zarejestruj się, rejestrujemy się na platformę. Trzeba powiedzieć, że koszt wejścia na platformę to jest 1200 zł netto rocznie w Polsce. Natomiast w momencie, gdy wyjdziemy za granicę, czyli będzie to jakby druga połowa przyszłego roku, to będzie odpowiednio 350 dolarów, 350 euro. Na tym jeszcze pracujemy, ale będzie jedno z plus oczywiście opłata za abonament, będzie można zapłacić tokenami. Wspomniał pan o planach wyjścia za granicę i to sprowadza mnie do mojego kolejnego pytania o roadmapę projektu. Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj i w jakim kierunku platforma MeetFaces będzie się rozwijała w najbliższym czasie? Tak jak powiedziałem, wyobraźmy sobie, że już wszystko działa. Tak? Czy mamy 96 krajów, w każdym kraju mamy po 5000 firm. Dzisiaj mamy połowę roku 2021 i do końca tego roku uruchamiamy cały dział IT, żeby dopracować te wszystkie pomysły na platformę, które mamy, żeby je wdrożyć. To jest około 30 nowych funkcji, które będą wdrożone do końca tego roku. W momencie, gdy mamy to zrobione, no to już uruchamiamy cały lejek sprzedażowy. Dobrze. I zbierzamy tutaj już do rozmowy na temat tokenizacji, czyli tego głównego tematu naszego spotkania, ale może jeszcze wcześniej, co pana skłoniło do tokenizacji? Dlaczego akurat ta forma pozyskania kapitału wydała się panu interesująca? To jest jakby dla nas dodatkowa forma pozyskania kapitału. Z MeetFaces spółką akcyjną posiadamy 70 akcjonariuszy, natomiast cała tokenizacja przy pomocy platformy Mozaiko jest podzielona jakby na dwa etapy. Dzisiaj macie Państwo możliwość dokonania inwestycji, zakupy tokenów firmy MeetFaces na tak zwanej przedsprzedaży, gdzie cena tokena dzisiaj jest na poziomie 5 groszy, jednak jest limit 350 tysięcy. W momencie, gdy to zostanie sprzedane, cena skakuje na 10 groszy i tutaj limit mamy 1 750 000 zł. W momencie, gdy to jest zrobione, ICO 1 jest zamknięte. Tutaj pan Mariusz zadał pytanie, które moglibyśmy doprecyzować panu kwestię, ponieważ Mariusz się pyta, czy to będzie platforma podobna do Bizfund? Nie, to nie będzie platforma pozyskiwania kapitału, tylko platforma, gdzie firmy będą się krosować między sobą i będą handlować. Raczej bym powiedział, że bliżej nam jest to Allegro B2B. Okej. Dobrze, to porozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego tokenizacja i teraz, oczywiście macie jakieś plany, w jaki sposób te pieniądze pochodzące z tokenizacji zostaną wydane i na co zostaną przeznaczone? Znaczy tutaj warto też powiedzieć, że drugą część ICO przeprowadzimy na giełdzie w Korei, na giełdzie Bitkam, co pozwoli dzisiejszym inwestorom jakby upłynnić te tokeny. Wiadomo, tam jest inny rynek i również oprócz tego, że wejdziemy na listowanie na Bithumpa, przeprowadzimy dużą kampanię marketingową, aby wykorzystać to zainteresowanie na Bithumpie i nagramy film, który spowoduje, już scenariusz do filmu jest napisany, już dzisiaj jest napisany, aby zaprosić firmy z całego świata lub zaprosić też do współpracy przyszłych country managerów. Dobrze. Poruszył pan bardzo ciekawą kwestię, dlatego że z zakupem tokenów nie warto zlekać, ponieważ dzisiaj jest ta cena 5 groszy za token, czyli można zarobić już kupując tokeny dzisiaj i licząc, opierając się na prognozie wzrostu jego wartości, która jest przewidziana właśnie w tej emisji pierwotnej. Dzisiaj token kosztuje 5 groszy i ta cena zmieni się po przekroczeniu progu 350 000 zł. Ile będzie kosztował token po przekroczeniu tego progu? 10 groszy. Czyli można dwukrotnie zarobić na samym tym emisji pierwotnej. Jaka jest propozycja dla inwestorów i co będzie można zrobić z tokenami? Dlaczego warto zainwestować, oprócz tego jednego aspektu wzrostu wartości tokena, to dlaczego warto zainwestować w MeetFaces Trading, czy w tokeny MFT i jakie korzyści one przyniosą inwestorom? Znaczy, tutaj mógłbym długo na ten temat opowiadać. Tak jak żeśmy powiedzieli, dzisiaj cena jest na poziomie 5 groszy, limitem 350 tysięcy. W
momencie, gdy jest przekroczona, wskakujemy na cenę 10 groszy i z taką ceną również wystartujemy na giełdzie Bitkam, gdzie tam będzie ICO 2. Jeżeli chodzi o bezpośrednie korzyści dla inwestorów, to proponujemy dywidendę, czyli 20% od zysków w pierwszym roku, czyli pierwszy rok księgowy to jest 2022. Zaplanowaliśmy, że w tym okresie na platformę zaprosimy i rozpoczniemy współpracę z 2200 firm, czyli można sobie policzyć przychody, tylko to nie jest od przychodów, tylko od zysków, tak, takie korekta, czyli mamy 20% w 2022 roku, 15% w kolejnym, 10, 7 i 5 w 2026 i jest to, są to procenty od wypracowanych zysków. Będzie to podzielone przez wszystkie osoby, które mają tokeny. Planujemy, że będziemy wypłacali to miesięcznie. Tak, i te pieniądze będą pochodziły z abonamentów, które firmy opłacają na platformie. Abonament w pierwszej fazie będzie kosztował, przypomnijmy, ile? 1200 zł netto, tak już dzisiaj można przeczytać w regulaminie i w cenniku na stronie. Natomiast warto również powiedzieć, że osoby, firmy, które kupią tokeny i za tokeny zapłacą za abonament, uzyskują rabat 40%, to jest dużo. Wydaje mi się, że te 100 zł miesięcznie dla firmy, która będzie miała szereg korzyści, takich jak dostęp do nowych kontrahentów, możliwość zatrudnienia wartościowych pracowników, czy tam szereg innych benefitów, które są wskazane i zachęcamy do zapoznania się z nimi w white paperze, to i tak już jest atrakcyjna cena, no a tokeny uprawniają jeszcze do tego rabatu 40%, więc nie warto zwlekać z tą inwestycją. Token page'u jest zawarta cała jakby strategia z opisaniem, jak planujemy wzrost cen tokena, dlaczego on wzrośnie, pochodna jeszcze oczywiście palenia tokenów. To wszystko jest w token page'u, możecie, czy i w white paperze możecie Państwo to ze szczegółami przeczytać. Tak, oczywiście zachęcamy do wejścia na znalezienia strony emisji tokenów MFT na stronie Mosaico. Tam w zakładce dokumenty znajdziecie white paper, czyli białą księgę, taki dokument informacyjny dla inwestorów, w którym możecie zapoznać się z wszystkimi szczegółami i wszystkimi benefitami, które czekają na użytkowników platformy, z wszystkimi możliwościami zastosowania tokenów. Michał pyta, czy ten token będzie można upłynnić po jego zakupie, czy będzie można później sprzedać po zakończeniu emisji pierwotnej? Po pierwszym ICO, tak, token będzie listowany na Canvas. A później na Bitcampie. A później na Bitcampie i tutaj namawiam, w pierwszym roku, czyli w roku pierwszym księgowym pełnym jest 2022 rok, dywidenda jest na poziomie, dywidenda, czyli wypłata procentu odzysków jest na poziomie 20%, więc warto poczekać. W kolejnym roku jest 15% i to jest rok 2024, gdzie w tym roku chcemy wejść na Bitcampa. Liczę, zrobimy wszystko, żeby było, żeby na Bitcampa wejść wcześniej. Natomiast, żebyśmy mogli wejść wcześniej, to na platformie muszą być polskie firmy i wówczas wychodzimy, więc to jakby warunkuje, jeżeli 2200 firm zaprosimy do współpracy i wykupią abonament w Polsce, to na Bitcampa wyjdziemy wcześniej. Dobrze, to jest troszeczkę takie nieskromne pytanie, natomiast jak Pan ocenia współpracę z Mosaico dotychczas? Bardzo zadowolony jestem z obecnej współpracy, wspólnie dopracowaliśmy ten projekt, no i dzięki firmie Mosaico porozumieli się i również firma Mosaico poprowadzi listowanie na Bitcampie. No dobrze. Więc będzie to współpraca na kilkuletnia. Długofalowa. No ale takie lubimy najbardziej. A jakie są długoterminowe plany na przyszłość, jakbyśmy gdzieś tam sięgnęli dalej, co się będzie działo z MFT dalej niż w tych najbliższych paru latach? Naszym celem jest otwarcie rynku w Azji. Czy to będzie Chiny, czy to będą Indie, czy to będzie Singapur. Na pewno w dwóch miastach, w tych krajach chcemy otworzyć biuro. Trzeba pamiętać, że w samych Indiach małych i średnich firm jest 60 milionów. Jest ogromny rynek. Jest ogromny rynek. Mało tego, my Europejczycy pożądamy te produkty, dlatego że dla nas one są jakby egzotyczne, tak? Z drugiej strony, no i vice versa, tak to działa. Muszę powiedzieć, że kilka razy zdarzyło mi się, lecąc samolotem do Gdańska czy do Wrocławia, leciałem ze sobą właśnie
Singapuru, pytam, po co leci do Gdańska. Mówi, ten człowiek powiedział, że jedzie oglądać kilka firm, żeby je kupić. Więc ten nasz rynek też jest dla nich atrakcyjny. Wiele się mówi o tym, jak świat zmniejszył się w ostatnich latach poprzez internet i te odległości, które kiedyś były wręcz niewyobrażalne, już dzisiaj są łatwe do pokonania, a dzięki takiej platformie jak Meetfaces Trading to również przeniesie się do świata biznesu i dystanse pomiędzy, zdawałoby się, odległymi światami bardzo się skracają. Zachęcam wszystkich do zadawania pytań, przypominam, zachęcam również do udostępniania tego live'a, ponieważ dzięki temu dzielicie się wiedzą, no i przede wszystkim zachęcam do tego, żeby nie zwlekać z zakupem tokenów, bo jak już wspomnieliśmy, kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi, można tak powiedzieć, tak? Tak, no liczymy, że jest ogromne zainteresowanie, także ta cena jest no, po to zrobiona dla takich osób. To pierwszy, ten lepszy. Pani Alicja pyta, w jaki sposób działa przedsprzedaż, która się aktualnie odbywa na Mozaiku? Czy moglibyśmy może tą kwestię troszeczkę rozwinąć? Znaczy, no, technicznie trzeba zarejestrować swoje konto na giełdzie Kanga i poprzez Mozaiko damy klik zainwestuj i oczywiście możemy kupić tokeny dzisiaj, a za 5 groszy. Tak, no proces zakupu. Zachęcam, tak. Proces zakupu na tokenów na Mozaiku trudny nie jest, delikatnie mówiąc. Z naszych badań wynika, że osobie, która robi to po raz pierwszy, nie powinno to zająć więcej niż 6 minut, więc każdy jest w stanie sobie z tym poradzić. Panie Mariuszu, tak, smart contract tokena jest dostępny, będzie można go podejrzeć na Etherscanie. Jest to token MFT. Proszę sobie sprawdzić. Tak, jest to token ERC20, prawda? Tak, o Ethereum. Który daje nam tutaj ciekawe możliwości, takie jak właśnie wyjście na giełdę Bitcoin, dlatego że wykorzystanie najpopularniejszego standardu, najpopularniejszego dzisiaj blockchaina sprawia, że praktycznie każda giełda kryptowalut na świecie jest technicznie gotowa, żeby przyjąć ten token na swojej giełdzie. Prawda? Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że abyście Państwo mieli pewność, że tak będzie, czekamy na list intencyjny z giełdy z Bithumpa. Oni oczywiście dopiero dzisiaj, jak zobaczą wszystko online, tak samo jak Państwo, będą mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dokumenty są tłumaczone na angielski i wyślemy to do nich. No i znacząca część zebranych środków w Polsce po ICO 1 po tokenizacji będzie przeznaczona na to, żeby opłacić koncesję wejście na Bithump, bo to dzisiaj to jest około 85-90 tysięcy dolarów. Sama koncesja bez działań marketingowych. Aga, która już chyba kupiła tokeny MFT, potwierdza, że proces zakupu tokena jest bardzo sprawny, czyli już panie Tomaszu, brawo. To jest pierwsza inwestorka, która się pojawiła w trakcie naszego live'a. Dziękujemy za okazane zaufanie. Oczywiście przypominam o udostępnianiu i zachęcam do zadawania pytań. Panie Tomaszu, czy platforma MFT jest dzisiaj gotowa na użytkowników? Czy można ją gdzieś w internecie zobaczyć już dzisiaj? Czy to tak, dopiero... oczywiście. Jest strona www.meetfacestrading.com. Można zobaczyć. Jest już tam, mamy już tam pierwsze firmy. Wszystko działa, także zapraszamy, tak jak powiedziałem, za środki zebrane z tokenizacji do końca roku wprowadzamy 30 nowych ulepszeń, poprawek, będą wideokonferencje, będzie możliwość płacenia tokenami i wiele małych, drobnych funkcji, które usprawnią, ulepszą, będzie również wprowadzana tak zwana geolokalizacja, że jeżeli dzisiaj jesteśmy nie w Krakowie, tylko w Paryżu, to na pierwszej stronie otwieramy się firmy z Francji. I tak samo, gdybyśmy byli dzisiaj w Pekinie, otwierają się nam firmy, które są w Chinach, no, a na pozostałe kraje według mapy możemy po prostu wejść. Jest również zaimplanowana wyszukiwarka, gdzie możemy sortować firmy po PKD, po branżach,
bo nie w każdym kraju jest PKD, więc musieliśmy to połączyć, czy po nazwie. Także jest to bardzo intuicyjne. Oczywiście ktoś, kto będzie wprowadzał swoją firmę na platformę, zauważy, że jest tutorial, czyli do każdego ruchu jest pełna instrukcja i chcemy jeszcze dodatkowo wprowadzić, żeby co najmniej w 7 językach było to, czyli oczywiście polski, angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, chiński oraz hinduski. Chyba się nie tak nazywa, teraz nie pamiętam. Tak, czyli platforma Meetfaces Trading można w internecie zobaczyć, co jest bardzo ważne, no bo czasem im ciężko zdobyć zaufanie inwestorów na fazie pomysłu. Tutaj można zobaczyć, że platforma już jest i platforma działa. Na platformie można się zarejestrować, do czego gorąco zachęcamy. No a najlepiej na platformie się zarejestrować, kupując wcześniej tokeny, dlatego że dzięki temu możemy mieć w atrakcyjniejszej cenie abonament. Pani Alicja pyta, skąd się wziął pomysł na Bithumpie, dlaczego panu zależy na listingu na tej giełdzie? Powody są co najmniej dwa. Ja też jestem inwestorem. Wiem, jakie są obroty na tej giełdzie. Ilość tokenów, które chcemy sprzedać, to powinno sprzedać się, że tak powiem, pod jednym przyciskiem palca. Dlatego to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest to tak zwane, zapłacimy za marketing do sprzedaży tokenów, a pod to podepniemy automatycznie, szukając country managerów. To jest jakby reklama dwa w jednym. Tak, czyli taki rozgłos zdobyty wokół projektu dzięki tokenizacji. Tak. Często osoby, które kupują tokeny, będą właścicielami firm i sami zarejestrują. Tak, no bo to jest to, co jest istotne w kontekście różnych tokenizacji na mozaiku. Tokenizacji ogólnie, że profil inwestora i profil klienta jest zawsze bardzo podobny i to będą podobni ludzie, którzy się tym zainteresują, a tu też przy okazji można nawiązać z kimś bliską współpracę i uczynić go country managerem. Dziękujemy Pani Alicjo za pytanie. Dziękujemy wszystkim osobom, które zadawały pytania. Jesteście bardzo aktywni, pytania są bardzo ciekawe. Czy ktoś ma jeszcze może jakieś kolejne pytanie dla nas, może dotyczące tokenizacji platformy MFT, czy czegokolwiek innego związanego z tematem dzisiejszej rozmowy, to zachęcamy do zadawania pytań. Chciałbym też przypomnieć, że oprócz tego live'a, który teraz leci, pana Tomasza będzie można również zobaczyć w telewizji Kopalik TV, w której opowie o swoim projekcie i o tokenizacji i propozycji dla inwestorów. A już wieczorem o godzinie 20:30 zapraszamy na nasz Clubhouse, na nasz pokój na Clubhouse, tokenizacja wszystkiego, na którym ponownie porozmawiamy na temat projektu MFT i jego tokenizacji. Tylko że tym razem już bardziej na luzie, każdy będzie mógł wejść i zadać pytanie, każdy może pojawić się wśród tych osób, które będą uczestniczyły w naszej rozmowie, jakiś potencjalny country manager dla MFT, może jakiś nowy użytkownik, dlatego gorąco zachęcamy, 20:30 na Clubhouse pokój, tokenizacja wszystkiego. Ja widzę, że tutaj już kolejne pytania na razie się nie pojawiają, natomiast my myślę, że sam proces tokenizacji i platformę dobrze przedstawiliśmy, krótko, rzeczowo i na temat, można powiedzieć. Dlatego dziękujemy Wam wszystkim, życzymy miłego dnia. Zapraszamy do telewizji Kopalik TV, gdzie pana Tomasza będzie można zobaczyć jeszcze raz i oczywiście o godzinie 20:30 na Clubhouse w pokoju tokenizacja wszystkiego. Dziękuję panie Tomaszu. Dziękuję państwu. Do widzenia.